Witam serdecznie wszystkich, którzy tutaj jesteście w tę niedzielę, w którą zaczynają się również rekolekcje. Być może niektórzy wiedzieli o tym, być może niektórzy się dowiedzieli właśnie przed chwilą. Rekolekcje, których wieczorami przez niedzielę, poniedziałek, wtorek, także i w środę, jako pewne przedłużenie, chcemy się pochylać nad tajemnicą kontemplacji. Bardzo dziękuję księdzu Pawłowi, który nas tu jakoś ugościł, sprowadził i też opiekuje się grupą kontemplacyjną, która tutaj się spotyka na modlitwie. Dziękuję też za zaufanie. Mówię w liczbie mnogiej, bo już ksiądz proboszcz, witając mnie, powiedział, że jeszcze jest moja żona. Jestem duchownym, ale żonatym, co się rzadko zdarza, na razie jeszcze w Polsce, jednym z 20 kilku diakonów. Piękne słowo, które dzisiaj słyszymy na tej mszy świętej, jest jeszcze owiane lekko tajemnicą Karmelu, dlatego że dzisiaj ze względu na niedzielę nie wspominamy. Niedziela znosi wszystkie wspomnienia, ale wspominamy mimo wszystko w sercu wielką świętą Teresę Zawila, która jest niewątpliwie jedną z matek kontemplacji i z matek życia duchowego. Także ja jakoś do niej się uciekam, mając nadzieję, że będziemy mogli się wspólnie nad kontemplacją w życiu, w świecie, w codzienności pochylić. Dzisiaj czytamy, że Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który przeżywa wielki zawód. Można powiedzieć, że Ewangelia jest taka napięta. Napięta z jednej strony niesamowitą obietnicą, a z drugiej strony ta właśnie Ewangelia jest pełna bólu, ponieważ stoły zastawione, wino nalane, woły ubite i upieczone, ale mało kto chce przyjść na tę ucztę. I jeśli czytamy tutaj w tej Ewangelii, że król w odwecie za zabicie jego syna, za zabicie jego sług, proroków, spala miasto, to na pewno wspólnota, która spisywała tę Ewangelię, nie chciała jakoś straszyć czytelników w taki sposób: jeśli nie będziecie korzystali z tej uczty, to spalimy wam domy. To Bóg w swojej sprawiedliwości zniszczy wasze życie. Na pewno nie jest to duch tego słowa, żeby człowiek zaczął się bać. Ponieważ jeśli cokolwiek pociąga do Boga, to jest miłość. A jeśli gdzieś jest tutaj taki element lekkiego zagrożenia, to pewnie dlatego, że gdy spisywano tę Ewangelię, właśnie parę lat wcześniej została spalona Jerozolima. I dla tych, którzy przeżywali ten fakt, był to szok. Wspaniałe miasto, miasto ukochane dla narodu wybranego, jest spalone, zbezczeszczone. Rzymianie rujnują je. Właściwie do dzisiaj Jerozolima nie została odbudowana, świątynia. I tutaj jest echo tego wielkiego bólu, który związany był ze spaleniem Jerozolimy. Po co jest ten ból? Ponieważ ludzie, którzy patrzyli na współczesne wydarzenia, bardzo prosto, jeszcze z mentalnością Starego Testamentu przede wszystkim, widzieli w tym jakąś konsekwencję odrzucenia Boga. Ale to nie jest tak, że jeśli człowiek nie przyjmie daru, to Bóg teraz w swojej zaciekłości, na zasadzie polskiego, bardzo nieprawidłowego powiedzenia, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, bardzo nieprawdziwe, że to tak właśnie się odbywa i musimy się bać. Nie, przeczytajmy pierwsze czytanie, które jest proroczą zapowiedzią tego, co jest już naszym udziałem.
Bóg przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. I to piękne, cudowne zdanie, które za chwilę przeczytam. Zedrze On na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. A więc jest zapowiedź, niesamowita zapowiedź doświadczenia życia. Okazuje się, że ta uczta przekracza ludzkie oczekiwania, że nie chodzi tylko, albo nawet w ogóle nie chodzi w tej uczcie, by się najeść, napić, żeby uleczyć ciało, że nie chodzi na tej uczcie o to, żeby zaspokoić nasze zmysłowe, doczesne potrzeby. Ważne, pewnie, że ważne. Ale dostajemy coś nieskończenie więcej. Dostajemy życie, które pokonuje śmierć. Życie, które jest nieprzerywalne. Życie, które, gdy je doświadczamy, zaczynamy czuć wielki pokój w sercu, niezależnie od tego, co się dzieje z naszym ciałem. Życie, które sprawia, że opada lęk. Takie życie, które sprawia, że nie muszę być już agresywny. Nie muszę z zaciśniętymi zębami walczyć o przetrwanie. I jeśli wspólnota tak opisuje to zaproszenie, przywołuje obraz Jezusa, który zaprasza na ucztę, bo to przecież On zaprasza, to dlatego, że ci ludzie doświadczają tego życia, doświadczają szczęścia i pokoju serca tak głęboko, że chcieliby każdego chwycić, potrząsnąć nim i powiedzieć: słuchaj, możesz żyć bardziej, możesz żyć głębiej, możesz żyć jako wolny człowiek. Nic nie może ci się stać, jeśli dosięgniesz tej uczty, że spada zasłona zapuszczona na twarz. Ta zasłona, która często nie pozwala nam siebie samych pokazać, bo tak boimy się odrzucenia, bo tak boimy się, że ktoś nami pogardzi, bo tak martwimy się, co z nami będzie. Całun zamiast szat. Całun zamiast tych szat świątecznych, szat weselnych. Całun, który nas paraliżuje. I oto właśnie jest zaproszenie. Przyjdźcie na ucztę. Wszystko jest gotowe. Zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Miejcie tak szerokie serce, jak szerokie jest serce Ojca. Nie wykluczajcie nikogo. Bądźcie szersi niż wasza religijność. Bądźcie szersi niż wasze przekonania polityczne. Bądźcie kimś, kto szuka, bo każdy, kto został odnaleziony, zaraża się, można powiedzieć, tą wolnością i chce szukać. To jest cudowne w tym, co nas spotkało. Kto doświadczył uczty, pragnie, by także inni jej skosztowali. Myślę, że warto jeszcze pogłębić rozumienie tego tekstu o pewien wymiar.
Niewątpliwie wspólnota, która spisywała te słowa, mówiąc o uczcie, miała na myśli samą siebie. Czyli po prostu myślała o Kościele, jeszcze świeżutkim, takim tętniącym życiem, który ledwo co pojawił się na świecie. Ale my możemy również w duchu tych rekolekcji, które będziemy przeżywali, czy już zaczęliśmy przeżywać, pomyśleć o tym, gdzie odbywa się ta uczta. I okaże się, że owszem, ona się odbywa tutaj, że pierwsze znaczenie to jesteśmy my, ta wspólnota, która za chwilę również będzie ucztowała w sensie wręcz dosłownym. Ale że ta uczta jest dostępna nieustannie w sercu człowieka, w Twoim własnym sercu. Że właściwie każdego dnia masz do podjęcia pewną decyzję. Idziesz świętować, czy też żyjesz poza swoim centrum? Żyjesz wewnątrz, tuż przy źródle, czy też żyjesz na swoich peryferiach, tak naprawdę gubiąc życie? Okaże się, że każdy z nas ma ucztę w swoim własnym sercu. Taką ucztę, do której zawsze można wejść. I paradoks, dokładnie taki sam paradoks, jak w tym pięknym słowie, polega na tym, że tak rzadko wielu z nas tak rzadko zstępuje, by z tej uczty korzystać. Że jesteśmy chętni karmić się podróbką życia, nie sięgając tego, co jest wewnętrzne. I przez to dokładamy cierpienie do cierpienia. To właśnie życie poza swoim centrum, poza sobą tak naprawdę, zdrada siebie samego, zdrada siebie samej, sprawia, że jesteśmy oddzieleni. Nie schodząc na ucztę, nie znamy swego piękna. Nawet nie wiesz, jak jesteś piękny, jak jesteś piękna. Jesteś często oddzielony zasłoną od samego siebie. Wreszcie zasłona oddziela nas od piękna innych ludzi. Odkąd zacząłem się modlić kontemplacyjnie, stało się we mnie coś takiego, że nie mogę spojrzeć na jakiegokolwiek człowieka, by nie widzieć jego piękna. Nawet jeśli przypomina złoto, które wpadło w błoto, to gdzieś wewnętrznie, oczami duszy, widzę, że nawet najbardziej pogięty, połamany człowiek jest nieskończenie piękny, że co najwyżej jego piękno się nie ujawniło. I gdy nie jesteśmy kontemplatywni, nie widzimy tego. Musimy sobie postanawiać, że nie będziemy źle mówili o innych ludziach. Ale to jest tylko kaganiec, który jest założony na psa, wściekłego psa. To postanowienie dobre, ale nie zmienia się natura spojrzenia. Pies jest nadal wściekły, co najwyżej nie gryzie, bo nie może. Gdy zaczynamy wchodzić na tą ucztę, realizuje się to słowo, sprowadzasz wszystkich, których napotykasz, złych i dobrych. Rzeczywiście widzisz głębiej. Nie jesteś kimś, kto
to łatwo przekreśla człowieka. I wreszcie trzecia zasłona, jaka opada, a właściwie to jest wszystko jeden proces. Dostęp do siebie, dostęp do bliźniego i dostęp do tego pięknego, nieskończonego, którego nazywamy roboczo Bogiem, a jest osobową miłością. Mówię to dlatego, że do tego słowa Bóg przykleiło się tyle znaczeń, że naprawdę potrzebujemy kontemplacji, by te znaczenia przestały nam go zasłaniać. A więc uczta. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, jest zaproszony. Zapraszam na konferencję, która będzie po tej mszy. Może za dużo powiedziane konferencje. Dwa robaczki z małej wsi pod Goleniowem będą starały się podzielić pięknem, które nas spotkało. I tak w poniedziałek i wtorek, jeśli chcesz, zapraszam. A w środę, trochę później, bo o godzinie o 20:00, będzie jeszcze taka dokładka, konferencja już bardziej teologiczna, poświęcona drodze duchowej, jak to się odbywa, żeby ten proces lepiej zrozumieć. Cieszę się, że jesteśmy z wami. Cieszę się, że w tę piękną niedzielę razem z Teresą Zawila i wszystkimi świętymi możemy zaczynać czas wejścia w siebie.